Witam Was w nowym odcinku, w którym nadszedł czas rozliczyć się z przeszłością, a konkretnie chciałbym Wam pokazać winyle, które przywiozłem z Australii blisko pół roku temu. Do tej pory wrzucałem materiały ze sklepów w Sydney i Melbourne, link do poszczególnych odcinków znajdziecie w opisie. I zanim przejdę do omawiania płyt, to zacznę od krótkiego filmu ze sklepów w Melbourne, który był za krótki na drugi epizod o tamtejszych sklepach. Trwa tylko 2,5 minuty, a w razie czego możecie go przewinąć. No to zapraszam. Pierwszy sklep, który odwiedziłem, Utopia Records w Sydney. Selekcja raczej z gatunku mocnej muzyki, ale lżejsze gitarowe granie również dało się tam znaleźć. Sprzedawca dorzucił naszywki i dał lekki rabat, z tego co pamiętam. Pierwszy winyl to maxi single brytyjskiego zespołu Shy, który odkryłem z dobrych 7-8 lat temu. Stylistycznie to coś pomiędzy Dokken, Rat, Twisted Sister i tak dalej, czyli generalnie 100% moich klimatów. Płyta zawiera jeden z największych hitów zespołu, Break Down the Walls, którego współautorem, co ciekawe, jest Don Dokken. Niemałym zaskoczeniem jest dla mnie samo wydanie. Pierwszy raz mam do czynienia z maxi singlem wydanym w gatefoldzie. Naprawdę świetnie się prezentuje, sam winyl w bardzo dobrym stanie, co może być zaskakujące w przypadku singli, no ale raczej nie jest to muza do grania na imprezach, także pewnie większość czasu spędziła w kopercie. Kolejny album to Greatest Alice'a Coopera. Generalnie unikam kupowania składanek, no ale po pierwsze to Alice Cooper, którego jestem ogromnym fanem, a po drugie jest to typowo australijskie wydawnictwo, oczywiście tam też wytłoczone. Po sprawdzeniu cen na Discogs na pewno nie straciłem na tym zakupie, a fajnie mieć Coopera z drugiego końca świata. Lista utworów raczej z grupy klasyka, ale jest parę numerów z Lace and Whiskey, co jest miłą odmianą. Eddie Money, pierwszy amerykański press. I to w sumie wszystko, co mogę powiedzieć o tym albumie na ten moment. Wziąłem, ponieważ kojarzę wykonawcę, znam jego najbardziej znane utwory, no i jakby nie patrzeć, lata 80., które uwielbiam. Być może po tym albumie zostanę jego największym fanem? Nie, no pewnie nie, ale warto kupować muzykę, której się nie zna lub kojarzy się tylko te najbardziej znane radiowe przeboje. Pod nimi często kryją się fajne perełki. Kolejny zespół został zareklamowany przez sprzedawcę jako stylistycznie podobny do Kiss. Choć po pierwszym odsłuchu moim zdaniem bliżej mu trochę do Quiet Riot. Generalnie Angel gra właśnie w tych klimatach, a album został wyprodukowany przez Eddie'ego Kramera, którego raczej nie muszę przedstawiać. Press z Australii, a sama płyta opisana jako Very Good Plus, choć jak na nasze standardy to spokojnie byłby to Nearmind.
Grafika okładki jest zrobiona w odbiciu horyzontalnym, choć zdecydowanie ciekawszy zabieg z cyklu odbicie lustrzane zastosowało Aerosmith w albumie Done With Mirrors, gdzie na przykład nazwę płyty poprawnie widać dopiero w lustrze. Red Eye Records, jedna płyta, którą wiedziałem, że chcę kupić, ale nie była wcale łatwa do dostania, mimo że chodzi o zespół z Australii. Najnowszy album zespołu Dunrat, który najlepiej podsumowuje sklepowy opis z okładki. Ich twórczość jest mi dobrze znana i określiłbym jako ichszy indie rock wymieszany z niemałą ilością wypalonej trawy, co wręcz słychać, a szczególnie widać w teledyskach. Polecam posłuchać, linki znajdziecie w opisie. Samo wydanie jest bardzo ładne, wręcz oczo mocno rażący niebieski gatefold, a w środku książeczka z tekstami i grafikami również w tym samym kolorze. Do tej pory spotkałem się z czymś podobnym tylko w przypadku ostatniej płyty Daft Punk. Przy CD to raczej standard, że jest książeczka, natomiast w przypadku formatu winyli jest to bardzo miłe zaskoczenie. Sam winyl również jest niebieski, co tylko dopełnia całokształtu tego pięknego wydania. Poison City Records to nie tylko sklep z winylami połączony ze skate shopem, to również niezależna wytwórnia płytowa. Jeśli przewinęliście początek tego odcinka, to możecie do niego wrócić, żeby zobaczyć, jak sklep wygląda w środku. Ja natomiast biorę się za zamawianie towaru, którego w tym miejscu nabyłem najwięcej spośród wszystkich innych sklepów. Przyznam szczerze, że większość zakupów była robiona w ciemno, no ale po kolei. Singiel zespołu Standard Union. Klasyczny punk w australijskim wydaniu, którego wytłoczono 300 sztuk. Pewnie to był jeden z powodów, dlaczego zdecydowałem się wziąć ten album. No i cena, jak pamiętam, $5 też mnie do tego zachęciła. Link do albumu na Discogs znajdziecie w opisie, tak samo jak w przypadku innych płyt. To jest ciekawa siódemka. Label Tim Records, dobra, na pewno nie tak się czyta tą nazwę, cyklicznie wypuszcza single z niszową australijską muzyką, którą ciężko znaleźć na jakichkolwiek nośnikach. Co ciekawe, firma zajmuje się przede wszystkim sprzedażą gitar i produkcją własnych efektów gitarowych, a to jest tylko pewnie poboczna inicjatywa. Warto zauważyć i odnotować, że część płyt jest dystrybuowana w formie klubu, gdzie członkowie płacą w ciemno. Nigdy nie wiadomo, jaką muzykę będzie im dane odkryć przy następnym wydaniu. Każdy winyl wychodzi w nakładzie 200 sztuk, 100 jest zarezerwowane dla klubu, co również wpływa na unikatowość każdego singla. Na ten moment wydano 57 różnych płyt, mi przypadło wydanie numer 28, na którym znalazły się utwory zespołu z Melbourne i Brisbane. Kolejny zakup w ciemno to album Baseball Season zespołu Kite Party. Przyznam, że do zakupu skłania mnie okładka, tak, niektóre płyty wybieram na jej podstawie, a krótki research podpowiedział mi, że zespół jest z Australii i gra mieszankę punk i indie rocka. Bardzo typowo. Wydanie zawiera kartkę z tekstami, a sam winyl jest przezroczysty, o czym przekonałem się dopiero kręcąc ten odcinek. Miłe zaskoczenie, bo zazwyczaj niestandardowe kolory płyt są gdzieś oznaczane przez sprzedawców, nawet w przypadku używanych wydań. Ten album również wybrałem po okładce i za jego wydaniem stoi Poison City Records. Muzycznie podobnie jak poprzedni zespół, w ogóle sporo się tam takiej muzyki tworzy, no i sam sklep jest powiązany z wytwórnią, a na miejscu można kupić sporo lokalnej muzyki. Płyta zafoliowana, więc może zostawię sobie coś do odpakowania na później. Kolejny wybór był już świadomy, album zespołu Luca Brasi wydany przez Poison City. Była mi to płyta wcześniej znana, a że dodatkowo była przeceniona za niewielkie uszkodzenie, to długo się nie zastanawiałem. Fajna matowa okładka, w ogóle sporo tamtejszych wydań jest w macie. Kod na pobranie muzyki jest, a w środku kartka z nazwą płyty i tekstami na odwrocie. Podobnie jak w przypadku Kite Party. Label dość minimalistyczny, a winyl widać, że czarny, także nie wyciągam. Koperta jest oczywiście papierowa. Ostatnia okładka z tego sklepu mówi od razu, że w środku można się spodziewać czegoś mocnego lub pokręconego. W tym przypadku wypadło na to drugie. James Arthur's Manhunt gra psychodeliczny rock z Teksasu, a album co ciekawe został wydany tylko w Australii. Dobra, chyba lepiej, żebym nie odkładał niczego na później, bo i tak prawie pół roku te winyle czekały, aż zrobię o nich materiał. I wiecie co? I bardzo dobrze, bo matowa okładka prezentuje się pięknie, ale największe zaskoczenie czekało na mnie w środku. Żeby nie było, winyle na Discogs dodawałem po nagraniu całego materiału. Po prostu wow. Takiego winyla jeszcze nie mam, a z początku nic nie wskazywało na kolorową płytę. Czyż nie wygląda pięknie? No muszę się jeszcze przyznać, że to nie była jedyna niespodzianka. Chcąc przełożyć winyl Luca Brasi do antystatycznej koperty, odkryłem, że jednak nie jest to do końca czarna płyta. Także kolekcja kolorowych wydań się powiększa. Może zrobię o tym kiedyś osobny odcinek? Się zobaczy. Z Plug 7 Records wyszedłem z jedną płytą zespołu, o którym dowiedziałem się będąc już na miejscu. A i tutaj wrzuciłem też mapki sklepów z Melbourne i Sydney. Mapkę oraz sklepy z Melbourne pokazuję szerzej w osobnym odcinku. Link znajdziecie w prawym górnym rogu.
Przechodząc do albumu, to jest to zupełna waga ciężka, jeśli chodzi o winyle. 200-gramowe tłoczenie, do tego gruba okładka oraz właściwie tej samej grubości gruba kartonowa koperta na płytę. Kawał świetnej graficznej roboty, dużo się dzieje, ale wygląda to naprawdę przepięknie. Ilustracje i zdjęcia wpisane są teksty utworów oraz standardowe informacje dotyczące wydawnictwa. Ciekawostką jest, że jest to trzeci album z 5 wydanych przez zespół tylko w 2017 roku. Muzyka? Mieszanka wielu gatunków, chociaż ten album jest akurat mocno jazzowy. Przedostatni nabytek to album polecony przez sprzedawcę w Polyester Records, no i przyznam, że dość nietypowa okładka też zrobiła swoje. Przed zakupem miałem okazję przesłuchać chociażby jeden utwór, no i stylistycznie mogłem powiedzieć tylko jedno – Australia. Na okładce oraz na odwrocie znajdują się takie informacje jak sprzęt użyty do nagrań, zestawienie kosztów realizacji płyty oraz oczywiście spis członków zespołu. Po coś nagrywam te filmy w 4K, więc możecie teraz te wszystkie informacje odczytać. Okładka w połysku, a w środku, podobnie do innych, kartka tym razem ze zdjęciami i osobno płyta w papierowej kopercie. No i nadszedł czas na ostatnią i póki co chyba moją ulubioną zdobycz z Australii. O Northside Records mówię trochę w osobnym odcinku, więc skupię się tylko na płycie. Jest to 7 projektu The Traffic, który coveruje popularne utwory, przerabiając je na czysty instrumental o mocno funkowym zabarwieniu. I brzmi to naprawdę zajebiście. W opisie linkuję do ich Bandcampa, a z tego co widziałem, to chłopaki są na etapie wydawania nowego singla. Myślę, że będę chciał go zamówić, ale o tym dam znać na moim Facebooku, na którego również zapraszam. To zdecydowanie jest to najpiękniejsza 7, jaką kiedykolwiek widziałem, a muzycznie jest tak, jak wygląda. No i to by było wszystko, jeśli chodzi o płyty przywiezione z Australii. Masa dodatkowych informacji oraz linków czeka na Was w opisie. Zachęcam również do pytań w komentarzach. Pomogę w kontekście sklepów, płyt, dopowiem jakieś informacje, o których zapomniałem powiedzieć w trakcie nagrywania odcinka. Dzięki za oglądanie, zasubskrybujcie mój kanał i sprawdźcie pozostałe filmy, gdzie m.in. pokazuję sklepy winylowe w Tokio oraz płyty, które stamtąd przywiozłem. Ja tymczasem się pakuję i wyruszam w kolejną podróż, z której możecie spodziewać się materiału. Widzimy się wkrótce.